Spytają cię, kiedy nas ukradł najlepszy czas. Tymczasem części rodzin ofiar nie poddały się i pisze do prezydenta list z prośbą o powstrzymanie ekshumacji żydowskich. To już kolejna interwencja w tej sprawie. Wcześniej, pod koniec października, część rodziny apelowała do wszystkich ludzi dobrej woli o powstrzymanie decyzji prokuratury. To nie ma szczęścia. Prokuratura przez ponad 3 godziny tłumaczyła, że ekshumacje są niezbędne wobec popełnionych błędów, jak podkreślał prokurator Marek Kuczyński. Są przypadki, gdzie możemy 9 dzień miesiąca listopada, w środę w Radiu Maryja rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Przed nami pierwszy temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana profesora doktora habilitowanego Jana Szyszko, ministra środowiska Trzeciboże. Panie ministrze, witam i pozdrawiam. Prokuratura po to chce wydobyć wszystkich z grobu. Panie ministrze, już w poniedziałek w Marrakeszu, w Maroko rozpoczyna się 22. konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Podczas tego szczytu po raz pierwszy spotkają się sygnatariusze porozumienia paryskiego. Jaką rangę dla Polski ma to spotkanie? No to spotkanie jest pierwszym spotkaniem po porozumienie paryskie. Wytycza politykę klimatyczną świata do końca obecnego wieku i w związku z tym trzeba tam koniecznie uczestniczyć po to, żeby zapewnić wszystko to, Piłsudskim była czymś niepożądanym. Bohater nie doczekał się jeszcze swojego muzeum. Teraz to się zmieni, podkreślał prezydent. Największy obok Ojca Świętego, naszego Świętego Jana Pawła II, Polak XX wieku. Z całą pewnością wielki wizjoner, który swoją wizję zdołał zrealizować. Prezydent dodawał, że legenda o Józefie Piłsudskim trwała już za jego życia i trwa też wiele lat po śmierci marszałka. Bo tylko człowiek o tak niezwykłej osobowości mógł zrealizować tak niezwykłe, nieprawdopodobne w ogóle jak na tamte czasy dzieło. Krzysztof Jaraczewski, dyrektor muzeum i wnuk marszałka, mówił, że instytucja ma być miejscem przekazywania szerszej idei Józefa Piłsudskiego. Będą programy zachęcające do refleksji, jak i do czynu, kształcające podstawę obywatelską i służbę państwu. Będzie to miejsce spotkań i dialogu. Muzeum będzie się składać z dwóch części. Pierwszą stanowi historyczny dworek Iluśń, a drugą będzie nowoczesny budynek z ekspozycją stałą. Harold Moros, Polskie Radio. Nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i okazało się, że najczęściej Rada Nadzorcza tych spółek liczy 5 członków. To też jest wspomniana minimalna liczba wymagana zgodnie z kodeksem spółek handlowych. Mniejsze są rady spółek z WIT-u 20, najczęściej 9-osobowe. Zdarzają się i takie o większym składzie. A kiedy jest lepiej? Kiedy Rada ma mniej czy więcej członków? No i również jak zanim różnorodność i degradacja gleb rolnych. To i obniżenie produkcji rolnej, a więc mniejszenie produkcji żywności, to głód, a w gruncie wielkie problemy świata, które, gdzie Polska może być przykładem, w jaki sposób działać, aby te problemy niwelować. Panie ministrze, przełomową sprawą na szczycie w Paryżu było zwrócenie uwagi środowisk międzynarodowych odpowiedzialnych także za redukcję emisji gazów cieplarnialnych na lasy, na odnawialne źródła energii, a także na te specyfiki poszczególnych państw, o których pan minister wspomniał. Tak, rzeczywiście to był wielki sukces Paryża, gdyż Paryż w odróżnieniu od tego, co działo się na szczeblu
do Unii Europejskiej i będzie się działo do roku 2020, dlatego że ta koalicja rządząca Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego przyjęła pakiet klimatyczno-energetyczny, który w gruncie rzeczy odszedł od takiego, no, ja bym powiedział, od myśli konwencji klimatycznej i skupił się tylko i wyłącznie na redukcji dwutlenku węgla do atmosfery, gdzie Komisja Europejska w sposób autorytatywny narzuciła nam z jednej strony limit emisji, a z drugiej strony jakby też i tą emisję w określonych działach produkcji, a więc zaczęła ręcznie sterować polską gospodarką, gdzie to sterowanie całkowicie pomijało polskie sukcesy redukcyjne w przeszłości. Ja chcę powiedzieć, że zgodnie z protokołem z Kioto, a teoretycznie pakiet klimatyczny miał służyć wykonywaniu zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto, to w ramach protokołu z Kioto dokonaliśmy ogromnej redukcji emisji, znacznie większej niż do tego nas zobowiązywał ten protokół z Kioto. Ja mówiłem o tym wielokrotnie, mieliśmy dokonać na poziomie 6%, a dokonaliśmy na poziomie 32%. Stara piętnastka, która postanowiła się rozliczać wspólnie, miała dokonać na poziomie 8%, a do momentu rozpoczęcia rozliczenia protokołu z Kioto nie wykonała tego nawet w 2%. No zaczęła decydować o tym, w jaki sposób realizować tą politykę klimatyczną, gdzie polskie sukcesy zużyła na swoje, no, powiedzmy, zobowiązania, a później Polsce narzucała limit emisji w 6 działach produkcji, a mianowicie w produkcji stali, w produkcji cementu, papieru, szkła, jak również produkcji elektryczności, energii elektrycznej i ciepła. A więc mówię, wszelkie nasze sukcesy redukcyjne przejęła na swoją, jakby dla siebie, mówiąc, że w układzie z całej Unii Europejskiej dzięki Polsce, no, wykonano zobowiązania redukcyjne, a później zaczęto nas uzależniać od obcych technologii, narzucając nam limit emisji, też szczególnie w tych 6 działach produkcji. A tak jak ojciec powiedział, przecież mamy, no, ogromne możliwości dokonywania redukcji również na bazie odnawialnych źródeł energii i niekoniecznie musimy, no, jakby wspierać energetykę wiatrową. Na przykład w ramach odnawialnych źródeł energii, ale możemy wykorzystywać takie, no, niezwykle wydajne źródła energii jak geotermia. Przecież geotermia toruńska jest tego, no, świetnym przykładem, gdzie jest ten jeden otwór w domu, gdzie może służyć tysiącom ludzi, a energia może być tańsza, zupełnie nieemisyjna, niezależna od warunków pogodowych, no i sprzyjająca rzeczywiście człowiekowi i być typowo energią polską, bazującą na polskich, no, przemyśleniach, również technologicznych. To więc trzeba bronić tych własnych interesów i dlatego musimy być w Marrakeszu, gdyż to jest pierwszy okres, albo zaczyna się w tej chwili jak gdyby uzgadniać to, co ma być po roku 2020 i w jaki sposób rozliczać te swoje zobowiązania, które w tym układzie będą swego rodzaju zobowiązaniami dobrowolnymi. Ale oczywiście musimy to sobie również wywalczyć, albo inaczej czuwać na tym, żeby nas, mówiąc prosto, nie oszukano. No właśnie, to bardzo ważny aspekt, panie ministrze. Paryż pokazał, że mądrze prowadzone negocjacje, czyli stawianie także na nasz interes narodowy, może pomimo wszystko doprowadzić do porozumienia pomiędzy poszczególnymi krajami całego świata. Ale oczywiście, proszę ojca, tylko, no, jest jeden warunek. Trzeba znać swoją wartość, trzeba znać swoje możliwości. Te możliwości dobrze prezentować na forum międzynarodowym, gdzie są różne interesy, całkowicie wielokrotnie sprzeczne między różnymi państwami. Ale wtedy, kiedy się merytorycznie podchodzi, mówi prawdę, udokumentuje się to, to wtedy się uzyskuje zwolenników i tych zwolenników Polska uzyskała w Paryżu, gdzie większość państw świata zaakceptowała polskie rozwiązania, a w związku z tym, jak zostały zaakceptowane przez większość państw świata, to również i państwa, no, niektóre państwa Unii Europejskiej uległy, zgodziły się na polskie warunki. To nie dowód, nie będzie w tej chwili gra interesów powodowała, że każdy z tych państw będzie chciał
starał się jakby znowu wygrać swoje interesy, a konwencja klimatyczna i klimatologicznego, to też trzeba sobie powiedzieć, że z jednej strony to jest wspaniała koncepcja, która może zmierzać do rozwoju gospodarczego świata w ten sposób zrównoważony, ale również może być wykorzystana jako brutalna walka gospodarcza między poszczególnymi państwami. No tak jest, że państwa starają się uzależniać inne państwa albo od własnych zasobów energetycznych, a jak nie posiadają tych własnych zasobów energetycznych, to od własnych technologii. I to się stało w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego, niezwykle, ja powiem, szkodliwego dla polskiej gospodarki. Szczyt klimatyczny ONZ w Marrakeszu, także w tym szczycie będzie uczestniczyć ekipa telewizji Trwam. Będziemy Państwu przekazywali na bieżąco te ważne informacje dotyczące decyzji, które będą podejmowane. Panie ministrze, bardzo gorąco dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Na razie mało pani w radach nadzorczych, ale telewizja Trwam będzie uczestniczyła w tym. Ja wyjeżdżam już w niedzielę. Od poniedziałku będziemy informowali szerzej o tym, co dzieje się w Marrakeszu. W tej chwili znajduje się tam pan minister Paweł Sałek i myślę, że również już będą pierwsze informacje z pierwszych negocjacji. Bardzo dziękuję. Tego, co dobre, życzę panie ministrze, z panem Bogiem. Dziękuję, z panem Bogiem. Rozmawialiśmy na antenie Radia Maria z panem profesorem, doktorem habilitowanym Janem Szyszko, ministrem środowiska. W poniedziałek rozpoczyna się szczyt klimatyczny ONZ w Marrakeszu. Desygnowane, to tak to powiedzmy, przez inwestora i połowa mniej więcej, troszeczkę więcej niż połowa statystycznych, około 60%, to są osoby desygnowane przez zgromadzenie spoza osób pracujących. No właśnie, bo w Radzie powinny być też takie osoby, które nie pozostają, nie są w relacjach z akcjonariuszem czy z firmą. Tak, to z całą pewnością sprzyja, no powiedzmy sobie, obiektywizmowi oceny pracy zarządu i całej spółki. I formalnie biorąc, ci akcjonariusi, członkowie Rady Nadzorczej nazywani są niezależnymi. Statystycznie rzecz biorąc, chyba danej populacji 235 firm, w tym 145 giełdowych, jest około 33% członków niezależnych. To jest bardzo dobry wskaźnik. Choć niestety trzeba też dodać od razu, że aż 1/3 firm nie ma w ogóle członków niezależnych. Lub też brak informacji o takich członkach, to jest niedobre. Akurat sygnał, gdyby te 33% członków niezależnych rozkładało się w miarę równo i dotyczyło każdej ze spółek badanych, to byłoby bardzo dobrze i byłby to dobry wskaźnik. Niestety to się rozkłada nierówno i myślę, że wymaga trochę czasu, żeby wszyscy, ale absolutnie wszyscy, którzy spółkami zarządzają lub posiadają swoich korespondentów, znali, że dysponowanie niezależną grupą członków Rady Nadzorczej to jest wartość sama w sobie i tak naprawdę tylko to gwarantuje to, że kontrola będzie sprawowana w sposób należyty i obiektywnych, wystarczająco obiektywnych. Ale właśnie, czy rolą Rady Nadzorczej jest tylko kontrolowanie? Nie, dzisiaj widziałem wywiady w innym miejscu i zapytano mnie już na koniec, co mnie raduje w mojej funkcji dzisiaj, w funkcji pracy jako członka Rady Nadzorczej i powiedziałem, że najbardziej radują mnie te wszystkie moje funkcje, które są wypełniane między formalnymi spotkaniami Rady. A więc te wszystkie momenty, w których pełnię funkcję niejako doradcy, kiedy członkowie Rady Nadzorczej albo członkowie zarządu wręcz proszą mnie o radę, spotykają się, dzielą się swoimi wątpliwościami, pytaniami, a ja po 26 latach pracy w banku mogę się z nimi tym podzielić. I to jest, wydaje mi się, najważniejszy element, ażeby kultura korporacyjna wykształciła zachowania, które odbiegają daleko poza zwyczajny schemat spotkań cokwartalnych Rady Nadzorczej i spotkania na walnym zgromadzeniu. Jeśli Rada Nadzorcza i Zarząd potrafią wypracować taki model... Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana Dariusza Sobkowa, byłego ambasadora tytularnego Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Szczęść Boże, panie ambasadorze, witam i pozdrawiam. O radach nadzorczych w polskich spółkach rozmawialiśmy z Wiesławem Dorem, z nami jest także pan profesor, doktor habilitowany Mieczysław Ryba, wykładowca KUL-u, a także Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, panie profesorze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Wybory w Stanach Zjednoczonych dla wielu środowisk ogromna niespodzianka, zawiodły sondaże, zawiodły przekazy medialne, zawiodły także kampanie polityczne, które za wszelką cenę chciały doprowadzić do wygranych tych wyborach prezydenckich pani Hillary Clinton. Panie ambasadorze, pierwsze reakcje na te informacje, które dotarły także do nas, do Polski, do Europy. 10 ton różnych posiłków w ciągu całego swojego życia. 210 ton. Więc troszeczkę ten organizm musi przepracować ten pokarm. Jeżeli nasz pokarm składa się z konserwantów, warowników, dodatków do żywności, niestety organizm musi to przepracować. No i nie do końca posiłki. To jest jakiś inny już pokarm, który nie zawiera tych rzeczy. Tak, jest bardzo dużo tego pokarmu. Ten pokarm niestety jest na półkach sklepowych, w najmniejszych miejscach. To są strączkowe, to są kasze, to są nasiona, orzechy, produkty nieprzetworzone, naturalne i one nam przydają zdrowie na szczęście. Nie wszyscy lubią tego rodzaju jedzą. Niektórzy mają produkty, niektórzy nie. Niektórzy mogą sobie pozwolić na to, że nie lubią takich produktów. I wtedy kończy się to tak, że po jakimś czasie mają jakieś dolegliwości ze strony układu pokarmowego, które też przenoszą się na układ nerwowy, układ endokrynologiczny, a niektórzy pacjenci tego już nie mają. Jest pani dietetykiem, ale także i promotorem zdrowia. Co to w pani przypadku? Że zajmuję się pacjentem całościowo. Czyli jeżeli do mnie przychodzi pacjent, ja muszę ocenić wszystko. Czyli stan zdrowia, muszę zrobić badanie laboratoryjne, ocenić jego sposób odżywiania się, ale też i to, jak funkcjonuje w domu, jak funkcjonuje w społeczeństwie, jaką pracę wykonuje, ile śpi, ile godzin śpi, o której idzie spać, wszystko trzeba wziąć pod uwagę. I to jest właśnie promocja zdrowia. No dobrze, jeżeli się okaże, że pracuje w stresie, mało śpi, je coś na szybko i tak dalej. To jest pierwszy krok do tego, żeby potem korona cierpieć. I to jest duży problem, ponieważ w tej chwili jest bardzo dużo takich pacjentów, że czują się źle. Na przykład mają problemy ze wstaniem z łóżka rano, muszą pić 2-3 kawy, żeby się obudzić. Mają problemy z zaśnięciem, mają problemy z koncentracją. Czasami do mnie przychodzą i mówią, Pani Boże, no mi się już nie chce żyć. I robimy wyniki, robimy badania i okazuje się, że pacjent nie ma anemii, wszystko jest w porządku, badania idealne, a pacjent ledwo funkcjonuje. I to czasami są symptomy osłabionej tarczycy i nadnerki. I to wynika z dwóch rzeczy. To w takim razie jak przeprowadzić diagnozę takiego człowieka? Z góry chcą powiedzieć, kto ma wygrać. Na pewno zaczynamy od tych podstawowych badań, czyli na pewno można robić rozmazem, ale bardzo często trzeba zrobić badania w kierunku alergii pokarmowych. Często jest tak, że pacjent ma nietolerancje pokarmowe, na przykład panie profesorze, objawami, w przemówieniu z okazji zwycięstwa w wyborach prezydent elekt mówi, że zjednoczy kraj i będzie żył w zgodzie z całym światem. No założenia bardzo obszerne, ale pytamy się jako Polacy bardzo konkretnie, co dla nas Polaków to zwycięstwo znaczy. Później, jeżeli tutaj nic nie wychodzi, a czasami też wychodzi, no to jednak skupić się na badaniu tarczycy. Robimy przeciwciała, często anty-TG, czyli w kierunku Hashimoto i TSH, T3, T4. I czasami, robiąc te pytania, wyłapujemy, dlaczego pacjent jest w takim stanie. Wiele osób może być na przykład zagrożonych chorobą tarczycy, czy złym funkcjonowaniem tarczycy. W tej chwili zajmuję się pacjentami alergicznymi i pacjentami z pseudoalergią od prawie 13-14 lat, bo pracowałam w programie przeciwko wyjścia z alergii. A w tej chwili coraz więcej pacjentów ma problem właśnie z tarczycą i nadnerczami. To wynika właśnie z trybu życia, jaki prowadzą. Przede wszystkim praca do późna, praca w ogromnym stresie, w przepracowaniu, takim przemęczeniu i to doprowadza do wyczerpania nadnerczych i chorej tarczycy. Jest to bardzo duży problem w tej chwili. Mało osób ma świadomość tego, że właściwie za stan zdrowia, naszego zdrowia odpowiada układ pokarmowy. Tak, już coraz więcej się na to jest gwarancją naszego zdrowia. Można by tak chyba powiedzieć. Tak, skład flory bakteryjnej jest też bardzo ważny, ponieważ zaburzona flora bakteryjna generuje toksyny, które wpływają negatywnie na funkcjonowanie mózgu, ale też tak jak funkcjonuje nasz układ pokarmowy, tak
funkcjonują wszystkie inne układy. Jest to tutaj bardzo ze sobą powiązane i żeby leczyć jakąkolwiek chorobę, jakąkolwiek, należy zacząć od leczenia jelit, od odbudowy kostków jelitowych i odbudowy flory bakteryjnej. W jaki sposób odbudowuje się florę bakteryjną? Co to znaczy zaburzona flora bakteryjna? Zdrowy człowiek przeciętnie ma od 300 do 500 szczepów bakterii. Co roku naukowcy informują nas o tym, że jakiś szczep jest odpowiedzialny za jakieś funkcje. Na przykład okazało się w tej chwili problem z glutenem. Okazało się, że człowiek nie trawi glutenu. Nie mamy enzymu do trawienia glutenu, ale mamy bakterie kwasu mlekowego, które odżywiają się glutenem. I jeżeli przyszliśmy antybiotykoterapię jedną, drugą, trzecią serię, zaburzamy florę bakteryjną, brakuje nam szczepów, które właśnie ten konkretny szczep, który jest odpowiedzialny za trawienie glutenu, takie nadtrawianie glutenu, gdyby można było tak powiedzieć, i wtedy zaczynamy mieć problem z tolerancją glutenu. Dlatego w tej chwili dieta bezglutenowa tak bardzo pomaga pacjentom. No właśnie, tutaj istnieje spór na temat glutenu, że ten gluten przecież jest spożywany przez pokolenia, przez tysiące lat i kiedyś to było wszystko w porządku, a teraz nagle się okazuje, że coraz więcej osób nie toleruje tego glutenu. Czy to nie jest zmowa dietetyka, że nadwrażliwość na ten problem? Nie jest zmowa dietetyków, tylko jest to może zmowa przemysłu spożywczego. Proszę pamiętać, że nasi przodkowie nie jedli pizzy, nie jedli fast foodów, więc pokarm, który występował na ich stole, to przede wszystkim był chleb pełnoziarnisty, chleb orkiszowy, jakieś makarony pojawiły się bardzo późno. A w tej chwili mamy makarony białe, oczyszczone, które są składem tych makaronów, tych produktów wysokobiałkowych. Są pszenice, takie odmiany pszenicy, które zawierają o wiele więcej białka niż nasi dziadkowie. Mieli do czynienia właśnie z tą chorobą pszenicą typu ortisz. Do tego dochodzi zaburzona flora bakteryjna i dlatego zrobił się problem z glutenem. Gdy opracowałem program przeszkód wyjścia z alergii i każdy pacjent miał dietę bez glutenu, mleka i cukru zaleconą jako niezbędną do regeneracji jelit. Zresztą to są zalecenia pana profesora Jerzego Sochy z 1980 roku, więc nic nowego. Żeby odbudować jelita, musi być taka dieta. I każdy pacjent od razu czuł się lepiej na takiej diecie bez glutenu, mleka i cukru. A wtedy, jeszcze 13 lat temu, jak wprowadzono te zalecenia, nie było takich problemów z florą bakteryjną jak jest teraz. A dlaczego jest teraz duży problem z florą bakteryjną? Okazało się, że flora bakteryjna jest bardzo wrażliwa na stres, na przewlekły stres. Jest bardzo wrażliwa na leki. Zaczynamy zażywać za dużo leków. Przez to, że nie dbamy o swoje zdrowie, wyczerpujemy za bardzo nasz organizm, zaczynamy używać za dużo leków przeciwbólowych, leków na zwagę, różnego rodzaju leki. W tej chwili są dostępne nawet bez recepty i to powoduje zaburzenie flory bakteryjnej. Antybiotyki, nadmiar leków, różnego rodzaju przeciwbólowych, przeciwzapalnych i przewlekły stres i do tego niestety niezbyt dużo odżywiania. Jak się odbudowuje flory bakteryjne? Tutaj jest problem. Florę bakteryjną my zazwyczaj odbudowujemy zakwaszonymi produktami mlecznymi, odbudowujemy kieszonkami i jogurt naturalny, bez dodatków cukru, bez dodatków owoców. I jogurt naturalny, twaróg naturalny, też bez żadnych dodatków smakowych. Na pewno kiszona kapusta, na pewno kiszone bobaki, ale problem w tej chwili mamy taki, że alergicy tego nie tolerują. Mają wyrzuty histaminy po produktach zakwaszonych i cierpią na reakcję przedalergiczną. To jest też problem. Można odbudować florę bakteryjną, wspomóc się probiotykami, ale proszę pamiętać, że najlepszej jakości probiotyki mają szczepów około 10-15. To już naprawdę są bardzo dobre probiotyki, ale nikt nie wymyślił probiotyku, który ma przez 300 do 500 szczepów bakterii. I co, w
I wtedy trzeba niestety zrobić przeszczep flory bakteryjnej od zdrowego człowieka. Robię takie przeszczepy z panem doktorem Pawłem Kraszewskim. I mamy naprawdę niesamowite efekty, jeżeli połączymy te dwa elementy, czyli dietę i przeszczep flory bakteryjnej. Szczególnie bardzo fajne efekty są dzieci, które mają problemy z spektrum autyzmu, dzieci z alergiami, dzieci z nietolerancjami pokarmowymi mają bardzo pozytywne efekty takiej diety. Jak przeszczep flory bakteryjnej? Do przeszczepu flory bakteryjnej dobrze by było, żeby pacjent był przygotowany, czyli przede wszystkim, żeby nie było stanu zapalnego w jelitach, żeby to jelita były szczelne. My u moich pacjentów stosujemy 6 kroków wyjścia z alergii, a przeszczep wygląda w ten sposób, że w Stanach Zjednoczonych świat zachwiał się w posadach. Panie ambasadorze, jak należy ocenić pierwsze przemówienie po zwycięstwie prezydenta elekta? A my w dalszym ciągu pytamy się także o sprawy polskie. Przypominamy sobie spotkanie wtedy kandydata na urząd prezydenta pana Trumpa z Polonią, której obiecał, że zostaną zniesione wizy dla Polaków. Ta batalia toczy się przecież już od wielu, wielu lat. Zaczynają otwierać się na terapię, zaczynają otwierać się na współpracę z obcymi ludźmi. Zdarzało się również tak, że dzieciaki 3 tygodnie, to jest właśnie ciekawe, że 3 tygodnie po przeszczepie zaczynały budować pełne zdanie, przestały płakać wieczorami, wyciszały się, więc tutaj jest to, obserwujemy ten wpływ przeszczepu flory bakteryjnej na centralny układ nerwowy i jesteśmy pod bardzo dużym wrażeniem. Odpowiednia flora bakteryjna czyni cuda. Tak, dokładnie. Dieta i flora. Jeżeli mamy zaburzoną florę bakteryjną, w tej chwili mamy problem z grzybicami. Taki duży problem, szczególnie grzybice pochwy, grzybice układu pokarmowego, w ogóle ogólnoustrojowe. To wszystko się bierze przede wszystkim z antybiotyków i tego, że antybiotyki niszczą florę, niszczą bakterie kwasu mlekowego, nie niszczą grzyba. I wtedy on się zaczyna rozmnażać i jest to problem dla całego organizmu. W jaki sposób sprawdzić, czy mamy odpowiednią florę bakteryjną? Są odpowiednie bakterie. Są testy. Nie tylko wysyła dla się Amerykanów, jak się okazało, również dla partnerów zagranicznych. Donald Trump jest pragmatyczny. Jeżeli ma coś złego do powiedzenia, to mówi to szczerze, a nie jak to się mówi, chodzi do dietetyków, do lekarza rodzinnego. A propos tych komentarzy, bo ja teraz oczywiście wiem o takich badaniach, na które moi pacjenci mają takie badania wykonywane. No szkoda, że o tym nie mówili kilka dni temu. Myślę, że lekarze chyba nie bardzo tutaj zwracają uwagę na flory bakteryjne, więc nie robią tych badań. Dietetycy tak. W swojej książce pisze pani o nietolerancjach pokarmowych. Kiedy zagłębiła się w lekturę, no to stwierdziłem, że tych nietolerancji jest bardzo dużo, bo i mamy do czynienia z nietolerancją węglowodanów, z nietolerancją laktozy, nietolerancją fruktozy, nietolerancją glutenu, nie tylko rzeczywistością polską, ale rzeczywistością światową, nietolerancją histaminy, czyli na przykład lekita histaminowa, nietolerancję salicylamy, czyli na przykład aspiryna, no i oczywiście rozmaite nietolerancje pokarmowe. Czy to nie aby przesada? Nie, nie jest to przesada. Oczywiście nie jest to, rzadko się tak zdarza, żeby jeden człowiek ma na wszystkie nietolerancje. Ale zazwyczaj zaczyna problem z naszym zdrowiem, zaczyna się od nietolerancji glutenu. Później zaczynamy tolerować laktozę. I mleko, tak, to jest kierun mleczny. Później zaczynamy nie tolerować histaminę. Na końcu salicylany. To jest w zasadzie taki marsz troszeczkę. Jeżeli w pewnym momencie nie wyjmujemy... Panie ambasadorze, o tych wartościach mówi między innymi prezydent Andrzej Duda w liście gratulacyjnym wysłanym do prezydenta elekta Donalda Trumpa. Zacytuję: więzi między Rzeczpospolitą Polską i Stanami Zjednoczonymi to wspaniały przykład strategicznego partnerstwa
bazującego na wspólnych wartościach, u których podstawy leży wolność, m.in. tak droga Polakom, Amerykanom i mnie osobiście. Polski prezydent przesłał Donaldowi Trumpowi depeszę gratulacyjną. Andrzej Duda liczy na umocnienie polsko-amerykańskiego sojuszu. Po pierwszego spotkania obu polityków dojdzie najwcześniej wiosną. Tomasz Majka. Andrzej Duda w liście gratulacyjnym do Donalda Trumpa życzył mu pełnej sukcesu kadencji. W rozmowie z dziennikarzami polski prezydent mówił, że liczy na dobre relacje z nowym gospodarzem Białego Domu. Ja wierzę głęboko w to, że nasza współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa, a także współpraca gospodarcza będzie się dalej rozwijała. I gratuluję Amerykanom, że wybory dokonali. Gratuluję panu prezydentowi elektowi Donaldowi Trumpowi. Bardzo się cieszę i niecierpliwie czekam na to, kiedy będziemy się mogli spotkać. O możliwym terminie mówił już rano polskim radiu minister w kancelarii prezydenta Krzysztof Czerski. Pierwszą okazją może być planowany szczyt NATO w Brukseli 2023 roku, bo to podjęcie urzędu w styczniu przez nowego amerykańskiego prezydenta będzie to przypuszczalnie pierwsza jego wizyta w Europie. Polski prezydent ma wysłać jeszcze jeden list gratulacyjny Donaldowi Trumpowi, tym razem w dniu zaprzysiężenia. Tomasz Majka, Polskie Radio. Wybór Amerykanów komentują polscy politycy, gratulują prezydentowi elektowi. Małgorzata Naukowicz. Politycy PiS-u cieszą się z wyboru Donalda Trumpa na prezydenta USA. Jesteśmy przekonani, że stosunki polsko-amerykańskie będą jeszcze to pierwsze gorące komentarze przyjdzie jeszcze czas, aby podejmować głębszą analizę realizacji m.in. tych obietnic wyborczych, których jak zawsze w kampanii wyborczej pada dość wiele. Bardzo gorąco dziękuję za ten dzisiejszy komentarz i za spotkanie na antenie Radia Maryja. Który rozpoczął się w 2008 roku od upadku banku Lehman Brothers. Naszymi gośćmi byli pan profesor dr habilitowany Mieczysław Ryba, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, także Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz pan Dariusz Sobku, były ambasador tytularny Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Przed nami kolejny bardzo ważny temat. Prokuratura Krajowa apeluje o stonowanie emocji oraz podawanie sprawdzonych informacji wokół śledztwa Smoleńskiego. Dziś prokuratorzy przedstawili stan śledztwa w sprawie tragedii 10 kwietnia 2010 roku. Państwa zapraszam do wysłuchania wystąpienia zastępcy prokuratora generalnego, pana prokuratora Marka Pasionka. Co najmniej co trzeci Polak gorzej słyszy. Niepokojące są wyniki narodowego testu słuchu. Nie do słuchu. Chcę powiedzieć tak, że do tego śledztwa, właściwie to już drugiego dnia po katastrofie, wdarła się polityka. I niestety pozostaje w tym śledztwie do dnia dzisiejszego. Ja naprawdę nie jestem naiwny i nie przewidywałem jedynie skali, jaka temu zjawisku towarzyszy, ponieważ katastrofa smoleńska, sposób procedowania nad katastrofą smoleńską, przez prokuraturę, bo na tym oczywiście chcę się skupić, był przedmiotem, obiektem bardzo wielu różnych komentarzy. Także komentarze do prokuratury oczywiście nieprzychylnych, pytanie na ile obiektywnych, ale nieprzychylnych. Natomiast bardzo wielu polityków, publicystów, komentatorów niemal do chwili obecnej zaskoczonych potrzebą kontynuowania tego postępowania. O tej potrzebie będziemy starali się Państwa przekonać. Ich nastawienie, relacje i stosunek do tego postępowania właściwie pozostaje niezmienny do dzisiaj. I to nie powinno dziwić mnie, to mnie to nie dziwi, proszę Państwa. Ja spodziewam się, że decyzja merytoryczna, która kiedyś w tej sprawie zapadnie, a niewątpliwie tak się stanie po zebraniu wszystkich możliwych do przeprowadzenia dowodów, bo to jest jakby zadanie naczelne prokuratury w tej chwili. Jak Państwo zapewne wiecie, śledztwo zostało przedłużone decyzją, moją decyzją do końca przyszłego roku. Powiem takie, póki co mamy plany dowodowe, ale absolutnie nie twierdzę, że jest to jakaś graniczna i finalna data, która będzie skutkowała wydaniem takiej decyzji. Tym niemniej, jaka by ona nie była, ja sobie doskonale zdaję sprawę, drodzy Państwo, że ona w dalszym ciągu będzie dzielić, w dalszym ciągu będzie przedmiotem przeróżnych kontrowersji. Dlatego też zadaniem naszym, celem naszym, istotą działań prokuratury w tej sprawie jest przeprowadzenie w sposób absolutnie profesjonalny wszystkich możliwych
gotowych do zebrania dowodów, wyczerpania inicjatywy dowodowej w sposób maksymalny. Nie jest o czym odkrywczym niczym, proszę Państwa, stwierdzenie, że część tych dowodów znajduje się na terenie obcego państwa. Partner jest trudny. Jak Państwo wiecie, tych dowodów w dalszym ciągu nie mamy. Czynimy zabiegi, by je pozyskać. Jako prokuratura czynimy zabiegi, by je pozyskać, ale tylko takie, na jakie pozwala nam prawo. Czynione są, jak wiem, zabiegi na arenie dyplomatycznej. No, ale to jest kwestia, gdyby pozostająca poza prokuraturą. Także, szanowni Państwo, ja zdaję sobie sprawę z tego, że decyzja, mówiąc najbardziej oględnie, decyzja merytoryczna nie wszystkich zadowoli. Amerykanie, drodzy Państwo, do dzisiaj zastanawiają się, ile osób zastrzeliło Kennedy'ego. Do dzisiaj zastanawiają się, czy samoloty rzeczywiście uderzyły w wieżę WTC. Zastanawiają się, czy Armstrong rzeczywiście wylądował na Księżycu, czy była to sprytna mistyfikacja. I pewnie po wydaniu decyzji merytorycznej w tej sprawie wielu będzie w dalszym ciągu zastanawiało, wielu komentatorów, publicystów, polityków w dalszym ciągu będzie się zastanawiało, na ile rzeczywiście stanowi faktycznemu i rzeczywistym wydarzeniom ta decyzja będzie odpowiadała. Ale w imieniu własnym, jako nadzorujący to śledztwo prokurator, w imieniu prokuratorów prowadzących tę sprawę, mogę Państwu zadeklarować, że z absolutnym profesjonalizmem, uczciwością, rzetelnością, skrupulatnością podejdą oni i podchodzą do wszystkich możliwości dowodowych, wykorzystują wszystkie sytuacje, które pozwalają zebrać dowody, by w sposób absolutnie maksymalny zobiektywizować te ustalenia. Maksymalnie profesjonalnie zobiektywizować te ustalenia. Proszę Państwa, dlatego ja ponawiam swój bardzo gorący apel do Państwa o przyjście z pomocą prokuraturze poprzez właśnie informowanie opinii publicznej, która wbrew wielu opiniom o tym, że temat smoleński się wyczerpał, że jest zainteresowana przebiegiem tego śledztwa. A więc apeluję rzeczywiście o przyjście z pomocą, rzetelne informowanie. Ja jestem liberatorzem świecielskich dobrych, których nam bo TI jest to Państwo obowiązek państwa, tak reprezentujących państwo. Proszę Państwa, kilka dni temu czytam w jednym z tygodników informację, że umundurowani funkcjonariusze żandarmerii wojskowej chodzą, proszę Państwa, po mieszkaniach, wręczając jakieś pisma z prokuratury i zmuszają tym samym ludzi do wyrażania zgody na przeprowadzenie ekshumacji. To jest nieprawdopodobnie drażliwy, delikatny temat, proszę mi wierzyć, dla prokuratury i prokuratorów także. Ale błagam Was, drodzy Państwo, proszę nie pisać tego rodzaju bzdur i nie podawać tego rodzaju nieprawdziwych informacji. W jednym zdaniu trzy przekłamania. Dostarczali postanowienie, umundurowani funkcjonariusze żandarmerii wojskowej tego rodzaju komentarz, że kręcą się po mieszkaniach jak domokrąscy, proszę Państwa, jest uwłaczający dla funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej, ubranych w mundury żołnierzy Wojska Polskiego, którzy wykonywali jedynie polecenie prokuratury dostarczenia uprawnionym osobom postanowień o powołaniu biegłych. Do niczego nie zmuszali, a zwłaszcza nie zmuszali do podpisywania jakiejkolwiek decyzji, bo jak Państwo wiecie, każda z zainteresowanych rodzin została poinformowana o trybie, w jakim to będzie się odbywało. Jeszcze raz apeluję, proszę Państwa, proszę tak nie pisać. Proszę nie pisać, że z pisma owego wynika, iż ciała będą po wyjęciu z grobu pozostawały w dyspozycji prokuratury co najmniej 4 miesiące, kiedy prosty zapis tego postanowienia mówi, że zostaną niezwłocznie złożone do grobu po przeprowadzeniu badań, a 4 miesiące to jest czas, jaki daliśmy biegłym na wydanie opinii. Jest szansa na powodzenie, że tak.
tworzy to, proszę Państwa, fatalny klimat wokół tej sprawy. Naprawdę, fatalny klimat wokół tej sprawy. Tam leczą lepiej, z tego można byłoby taki... Nieprawdą jest również informacja, że opinia publiczna, że rodziny są zaskoczone decyzją prokuratury o przeprowadzeniu ekshumacji. Proszę Państwa, w czerwcu bieżącego roku zorganizowaliśmy spotkanie z rodzinami, na które wszystkich zainteresowanych zaprosiliśmy. Prawdą jest, że nie wszyscy przybyli i tych, których nie było, staraliśmy się, że tak powiem, zaspokoić informacyjnie w inny sposób. Na spotkaniu tym rodziny poinformowałem o potrzebie przeprowadzenia tego rodzaju bardzo bolesnej, bo tutaj żadnej polemiki z takim stanowiskiem nawet nie zamierzamy podejmować, drodzy Państwo, bardzo bolesnej, ale z punktu widzenia potrzeby śledztwa i dążenia do prawdy decyzji. Poinformowaliśmy właśnie wówczas o sposobie przeprowadzenia tych czynności. Każda z zainteresowanych rodzin będzie poproszona na spotkanie, podczas którego będą omawiane kwestie szczegółowe, w szczególności takie jak czas, miejsce, godzina rozpoczęcia tych czynności. I na tym spotkaniu poinformowałem również, iż stosowne postanowienie zostanie przekazane tą drogą, a więc do domu przez funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej. A wiecie Państwo dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Sytuacja jest taka, iż nie wszyscy zainteresowanych odbierają korespondencję. Niektórzy zmienili adresy, miejsca zamieszkania, nie poinformowali o tym fakcie prokuratury. Niektórzy z przyczyn dla mnie może zrozumiałych nie chcą z tą historią mieć nic wspólnego, dlatego nie pojawiają się w stosownych urzędach, aby odebrać korespondencję, więc była to praktycznie jedyna dozwolona przez przepisy kodeksu postępowania droga poinformowania tych osób. To też jest kwestia, proszę Państwa, i dowód na transparentność i uczciwość postępowania, bo tak naprawdę prawo stanowi, iż obowiązkiem zainteresowanego jest powiadomić organ w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Jeżeli tego nie uczyni, to stosowne pismo załącza się do akt sprawy i uznaje je jako doręczone pod ostatnio znany adres. Drodzy Państwo, naprawdę proszę nie pisać o tym, że celem ekshumacji jest znalezienie trotylu w ciałach ofiar. Na temat ekshumacji pan prokurator Kurczyński powie Państwu bliżej i nieco o bardzo zasadnym pytaniu i równie zasadnych z punktu widzenia współczesnej nauki, współczesnej medycyny informacjach, bo to jest rzeczywiście pytanie rzeczowe, z którym trzeba się zmierzyć. Jaki jest sens, czego zamierzamy, czego będziemy szukać, czego możemy się spodziewać. Natomiast no nie godzę się, proszę Państwa, absolutnie na to, abyśmy pisali o tym, iż celem ekshumacji jest szukanie trutylu, że celem ekshumacji jest taniec na grobach, także prokuratorów. Proszę sobie wyobrazić, jak oni się czują. Przecież dla nas to jest też absolutnie odpowiedzialna, trudna, bolesna decyzja, że my gramy trumnami, że uprawiamy politykę, proszę Państwa. Jeżeli ktoś stawia tezę, że będziemy poszukiwać w tych ciałach trutylu, by udowodnić zamach. Proszę Państwa, to równie zasadna byłaby teza odwrotna. Będziemy poszukiwać ewentualnych śladów materiałów wybuchowych, a jeżeli ich nie znajdziemy, to właśnie wykluczymy zamach i to też będzie słuszna teza. Obowiązkiem prokuratury, obowiązkiem prokuratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze jest sięgnąć po wszelkie możliwe środki dowodowe. Kodeks postępowania karnego, a to wyznacznik działania, to jakby Biblia dla prokuratora, stanowi, że ostateczne ustalenia prokurator podejmuje po przeanalizowaniu i zapoznaniu się ze wszystkimi zebranymi dostępnymi dowodami. Nie ulega wątpliwości, że jednym z takich dowodów jest właśnie wynik sekcji zwłok, oględzin zewnętrznych ciała i sekcji zwłok. Proszę Państwa, ja już nawiązywałem poprzednio, mówiąc o potrzebie zobiektywizowania tego śledztwa, o zaangażowaniu, o chęci zaangażowania, bo taka nam przyświecała od samego początku w toku naszego postępowania ekspertów z zagranicy.
ekspertów o uznanej międzynarodowej renomie, którzy no nie tylko zgłosili chęć pomocy, współpracy wśród trudnej, niezmiernie trudnej sprawie, ale swoim autorytetem nadali mi rzeczywiście walor obiektywizmu tym wszystkim dowodom, które zamierzamy zebrać. W ten sposób oczywiście weryfikując dotychczas zebrany materiał dowodowy. To nazwijmy to umiędzynarodowienie śledztwa w moim przekonaniu no i było, jest w dalszym ciągu jedynym możliwym działaniem prokuratury, która no, chce nie tylko rzetelnie, nie tylko w oparciu o najnowsze zdobycze nauki, techniki, bo nawet, drodzy Państwo, z rozmów z naszymi biegłymi i krajowymi, i zagranicznymi wynika, że taka dziedzina nauki jak medycyna sądowa poczyniła daleko idące kroki przez ostatnie 6 lat. To jakby w części odpowiedzi na pytanie, czy to ma sens. Natomiast w niektórych przypadkach próba utrzymania gałki ocznej, ich udział w naszym przekonaniu dodatkowo jeszcze podkreśli profesjonalizm działania prokuratury, która widzi w tych nie tylko konieczność przeprowadzenia tych czynności, ale widzi w tych czynnościach również możliwość sięgnięcia po dowody, po materiał dowodowy, jaki do tej pory był albo niedostępny, nie sięgnięto po nim z różnych powodów, które, jak Państwo doskonale już wiecie, bo o tym również pisaliście, są wyjaśniane i będą badane w toku innych postępowań, ale poczynić ostateczne ustalenia faktyczne można tylko w oparciu o pełnowartościowy materiał dowodowy. Nie wolno. I prokurator tego nie może zrobić. Nie może czynić ustaleń w oparciu o pochwały przesłanki albo przesłanki, których może wiekować innym dowodem. Wtedy decyzja merytoryczna która ma być wzięta, gdzie ta była taką wotacmentem, gdzie się przedtem kolejny etap kontrolski, nie ciągnący się przez, czy ciągnący się raczej przez kolejne miesiące. Proszę Państwa, miałem o tym nie mówić, ale może to jest dobry moment, żebym się pewną refleksją jeszcze dodatkową z Państwem podzielił. Otóż tak, wiecie Państwo, dlaczego spotykamy się dopiero dzisiaj? Ja na chyba wiosennym briefingu z Państwem, kiedy mówiliśmy właściwie o pewnych zamierzeniach związanych ze śledztwem, a było to tuż po konstytuowaniu się zespołu śledczego, informowałem, że będę chciał o pewnych działaniach, pewnych podjętych decyzjach poinformować Państwa jak najszybciej, tuż po wakacjach. I takie były pierwotne, drodzy Państwo, zamierzenia prokuratury, by na początku września zorganizować takie spotkanie i te informacje Państwu przekazać. Ale chciałem przekazać Państwu informacje pozytywne. To znaczy takie, z których będzie wynikało, że już coś zrobiliśmy. Z kim się dogadaliśmy. Poczyniliśmy pewne ustalenia. Mamy już no niemal zaplanowane czynności z ich udziałem. I zapewniam Państwa, że tak było. W miesiącu wrześniu byliśmy praktycznie na ostatniej prostej sfinalizowania rozmów z wieloma profesjonalnymi o uznanej światowej klasie, biegłymi instytutami. Tak było. A to, że spotykamy się, proszę Państwa, dopiero dzisiaj, to wynika z faktu, że tak już przestało być. A przestało być właśnie z powodu tego, co się mówi i pisze o tej sprawie. Taka jest niestety, drodzy Państwo, smutna prawda, że renomowani naukowcy nie chcą z nami współpracować. Ich interesuje nauka, rzetelna nauka, natomiast my mierzamy tę sprawę z polityką każdego dnia i do niej się tylko odwołujemy. A to taniec na globach, a to decyzje o charakterze politycznym, a to dla celów politycznych.
myli się ten, drodzy Państwo, kto sądzi, a mówię to po bardzo wielu rozmowach, nie tylko przeprowadzonych na terenie Polski, ale przeprowadzonych także w Europie. Myli się ten, kto sądzi, że w Europie, nawet w tych kręgach naukowych, ta sprawa nie budzi dalej zainteresowania. Budzi, drodzy Państwo, i te prasowe nuncjacje, te materiały filmowe, które się pojawiają w telewizji, oglądają i czytają z zainteresowaniem. Proszę Państwa, to, że do ekshumacji udało się ostatecznie zaangażować, bo jak Państwo wiecie, cytowaliście zresztą wydane przez panów prokuratorów postanowienie o zasięgnięciu biegłych, więc te nazwiska znacie. Proszę Państwa, światowej klasy specjaliści medycyny sądowej, którzy podejmą między innymi próbę, no nie próbę, po prostu dokonają tego obrazowego badania zwłok, między innymi przy użyciu tomografii komputerowej. To są fachowcy, proszę Państwa. Taka tomografia komputerowa, czy taki tomograf znany przecież wszystkim Państwu ze szpitali, daje trójwymiarowy obraz, który pozwala specjalistom sięgnąć w takie obszary ciała, które są podczas konwencjonalnej sekcji praktycznie niedostępne. Od tego zaczniemy, ale bynajmniej nie będzie to ani jedyne, ani najbardziej skomplikowane badanie. Oprócz tradycyjnej sekcji zwłok, proszę Państwa, pobierzemy próbki do wszelkiego rodzaju badań histopatologicznych, badań toksykologicznych, badań fizykochemicznych. I proszę Państwa, ten trotel, o którym ciągle piszecie, w postanowieniu widnieje jako zadanie numer 4 dla biegłych, nie jako jeden. Te sekcje, czy te ekshumacje, to za chwilę jeszcze Państwu, poproszę Państwa też o pewnego rodzaju zrozumienie sytuacji, bo często te kwestie są mylone, zupełnie niepotrzebnie, ale to na szczęście, drodzy Państwo, do czego oczywiście ktoś, kto nie jest prawnikiem, ma pełne prawo, natomiast jeżeli myli te kwestie albo rozmyślnie je przekręca prawnik i to robi na łamach prasy czy telewizji, to budzi to moje największe zdumienie, bo nie wiem, czemu właściwie służyć. Ale proszę Państwa, badanie fizykochemiczne, badanie śladów obecności materiałów wybuchowych nie jest pierwszoplanową rzeczą. Sekcja ma zmierzać do ustalenia przyczyny zgonu, mechanizmu zgonu. To są absolutnie priorytetowe rzeczy, jeżeli mamy za zadanie, a tak postępuje profesjonalista i taki cel sobie postawiliśmy. Mamy za cel zrekonstruować przebieg tego zdarzenia, to wierzcie mi Państwo, z punktu widzenia rzetelności wszystkie te czynności muszą być przeprowadzone. Nie przesądzam absolutnie w niczym wyników, do jakich dojdziemy. Żadnej hipotezy nie traktujemy priorytetowo, wszystkie one będą weryfikowane do samego końca przy użyciu wszystkich dostępnych metod. Dopiero wówczas, kiedy wykluczymy jedne, potwierdzimy inne, będzie można oddać sprawę właśnie w ręce specjalistów, albowiem naszym celem jest, finalizując to postępowanie, powołanie dużego zespołu biegłych z zakresu wypadków lotniczych, także z udziałem czynnika międzynarodowego, który przyjrzy się wszystkim zgromadzonym do tej pory dowodom. Zgromadzonym przez te minione 6 lat, bo nikt nie udaje, że przez te 6 lat nic się nie działo. Nie udajemy, że nie ma materiału dowodowego. Jest i ten materiał musi również zostać skomentowany. I dowodów zebranych przez prokuratorów zespołu śledczego. Reasumując jeszcze wątek biegłych, bo chcę, żebyście Państwo o tym wiedzieli, bo to rzeczywiście jest odpowiedź na pytanie pewnie stawiane zasadnie przez Państwa. Dlaczego prokuratura chowa w głowie piasek? Dlaczego mnie nie ma? Dlaczego niczego nie komentuje? Pojawiają się różnego rodzaju sygnały, informacje. Prokuratura milczy. Proszę Państwa, bo taki chciałem właśnie przekazać Państwu przekaz o pewnych ustaleniach, pozytywnych dokonaniach, pomimo tego, że działamy przecież przez 6 lat. Proszę Państwa, to, że udało nam się tych specjalistów medycyny sądowej z zagranicy, światowej klasy specjalistów zaangażować, to jest naprawdę, mówiąc językiem młodzieżowym, mistrzostwo świata. Proszę mi wierzyć, bo rozmowy były bardzo trudne.